Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, nie będę dłużej przedłużał, lecimy z przygodą i zgodnie z obietnicą jeszcze raz błazen. Po czym, żeby nie było, wracamy do rotacji, czyli złodziej, robot, wynalazca, wiedźma, wojak, żeby nie było. A potem ponownie, i jak przyjdzie kolejny raz czas na błazna, to będzie błazen. A póki co, rozpoczynamy. I tak, po ostatnim wielkim sukcesie... No cóż, pora na rozdziały, które już takie przyjemne nie będą, bo mam do wyboru, to nie jest zwykły błazen. Zwykła przygoda dla zwykłego wojownika, ale ty jesteś błaznem, więc standardowe zasady. Inaczej mówiąc, wszystko niby po staremu, ale z delikatnym twistem. Więcej nie będę mówił. Oraz tak mi przykro, w oryginalnym Losers Weepers. No i cóż, hej, nie byłoby fajnie, gdybyś kradł całe wyposażenie przeciwnika po każdej walce? Sprawdźmy! I zasady proste, po pokonaniu wroga zachowujesz całe jego wyposażenie. Nawa umiejętność usunięcie trwale niższe karty. Powiem szczerze, to jest masakra. Jeśli nie trafimy na dobrych wrogów, to nagle zapcha nam się całe po prostu nasze... cała nasz talerz jakimiś śmieciami i przegramy, więc... idziemy tutaj i przy okazji patrzcie, jaka ciekawostka. Przy otwieraniu widać tam kostkę na tych drzwiach, chociaż jej tutaj nie ma. A ta tutaj też się zmienia, ale mniejsza. Weźmiemy właśnie... to nie jest zwykły błazen. I zobaczmy. To znowu ty. Jak tam ci mija udręka? Dopadła cię już... dopadł cię już dołujący przepływ żaru? Czekaj chwila, ja powiedziałem żaru czy żalu? Szczerze mówiąc, wszystko pod kontrolą. Ale wiesz, że czeka cię tragiczny koniec? I tak bym uwięziony na całą wieczność. Stamina i w ogóle ta pozycja, nie, to jest piękne. To dopiero tragiczny koniec. Cóż, następny raz nie skończy się na miłej posadce w dziale powitań imprez, co? Okej. Trafisz na pierwszy poziom, gdzie będziesz użarć się z ropuchą i tym nieznośnym kosmonautą. I tak cały dzień, codziennie. Wiesz jak to mówią, zmiana jest równie dobra co wakacje. To już w takim razie może spodobać się ta zmiana w zasadach. Do dzieła. Okej? Okay. I tak, zwykły wojownik, więc... miecz. Nic zaznaczyć. Miecz. No. A inaczej mówiąc... teraz zamiast stosować błaznowe rzeczy, będziemy mieć rzeczy związane z wojakiem, jak widzicie. Nie widzimy, co tam przychodzi później. Mamy rzut bitewny zamiast naszego tam... nie pamiętam, kto się nazywał, ale ogólnie usuwania tych pasujących kart i... pstrykania. A zamiast samego pstrykania mamy... furia. Więc no. Naprawdę nie ma nic do dodania, po prostu musimy sobie poradzić z tym wszystkim i będzie dobrze. Okej, okay, dobra. To ciekawe, bezstratnie. Na farcie jakoś. Okej. Okay. I tak, paczka kart, a tutaj mamy... krótkie miecze. Max 4 zadaje obrażenie, no... oczywiście, że wezmę, wiecie, potrzebujemy sposobów na bicie wrogów, więc no... 4 i 5, okej, okay, tak, tak... i już! Co ciekawe, pokonaliśmy Magika w jedną rundę. Dziękuję bardzo, dodatkowa kostka, więcej życia. I lecimy. Stereo głowy na koniec, najpierw pirat. Chociaż na końcu też może być kichacz. Tutaj niestety... okej, okay, jestem jołpem, powinienem przerzucić. Cóż... zapominam o tym, że teraz mam takie możliwości. Niestety. Ale trudno się mówi, jakoś sobie poradzimy. Mhm. 2, 2, 1. Oczywiście jeden przerzucamy. Dwa przerzucamy i dwa przerzucamy. Tak jak to robić celowo, prawda? A mniejsza. Walczymy. Do końca. Dam radę. To jest najgorzej. 9 obrażeń. No na szczęście furia się aktywuje, więc wiecie, jeśli będzie trzeba, to sobie po prostu weźmiemy i wygramy. Ale to jeszcze nie teraz. Bo idealnie nasze wszystkie trzy miecze użyjemy i będzie zwycięstwo, więc jej. Tak jestem. Dobra, mniejsza. A, paczka kart, czekoladowe ciasteczko i łopata. Nie jest to najlepsze, ale wezmę. Nie powinienem tego żyć, ale i tak. I teraz tak lepsza karta nie stać. Łopatki nie potrzebujemy, zniszcz kartę. Może bym się skusił, ale raczej bym wziął póki co ulepsz kartę.
To jest groźniejsze. Stereogłowy jest wredniejszy, kichacz może być więcej obrażeń. Potencjalnie. Powiedz, że pójdziemy na kichacza. Tak, to było głupie, że wziąłem to jabłko wcześniej. A, furia? Nie, furia, co mi tam szkodzi? Gorzej być nie może. Idealnie. Dobra. To przerobi chyba na 4. Tak, na 4. No cóż, no prawie. Prawie się udało. Aktywuję jednego. Ta, niestety. Całe szczęście mało obrażeń. Na całe nieszczęście jednak. Równoznaczne jest to z tym, że będziemy mieli pełne życie na stereogłowego i zapomniałem, że tak będzie i przez to teraz, no, nie będziemy mieli jabłka na zapas. I dobra, boomerang. O, nie. Nie potrzebujemy go. Kolczasta tarcza. Wszystko oprócz szóstki można tam wepchać, więc okej. Hej, dobra. Stereogłowy, wrażliwe na porażenie, standardzik i tak. To zamieni na 4. Dobra, szósteczka w miecz, czy może... dobra, w miecz. To tutaj... To da 5 tarczy, okej, może być. Jak będzie, tarczki są fajne. No, jedno obrażenie, więc jeszcze 4 tarcze zostają. Nam osłabi? A, ciasteczko. W sumie idealnie, bo i tak. Szczerze, nie miałem zamiaru z niego za bardzo korzystać. Zostawię, na razie 2 przerzucamy. Teraz... no, halo, gra. Nienawidzę cię, gra. No dobra. I tak, 2 obrażenia, tarczy jeszcze więcej. No, coś mi mówi, że jakimś cudem uda się to zrobić bez wielkich strat. I teraz... no, niestety mieczek. Szczęście nie jest to jednak problem. Teraz przerzucamy. A nie. Robimy tak. W ten sposób na pewno wyjdziemy z tej bitwy z pełnym życiem. Ponieważ co zarzuci, tarczka jest wystarczająco mocna. Prawda, 2 osłabienia, ale... i tak zwycięstwo, jak widzicie, więc no, jest super. Jest po prostu super. Nic do docięcnięć. I dobra. Tutaj. I chyba wezmę ulepszenie, tylko co można ulepszyć? Ciastko ma 5, co w sumie się nic nie zmieniło. 5, fajne, ale nie. Nieopłacalne, łopatka ma 3 użycia. Fajne, ale nie. Tutaj mamy możliwość 6, więc nie. Tutaj plus 1. Może nie jest to nic wielkiego, ale tak. Taka plus 1 można wygrać całą grę. Okej, okay, klucznik, złota rączka i pianek. W sumie, powiedzmy, że ulepszenie na koniec zostawię, więc najpierw ta 2, żeby zobaczyć, co tu w ogóle mamy. I okej. Okay. Początek nie najgorszy, nie najlepszy. Tak po prostu. Mógłbym niby zarzucić tam wszystko, ale ja zaryzykujemy z tym. Okej. W ten sposób mamy w sumie prawie 2 rundy spokoju. Potencjalnie chyba. Nie. Zmieniam, że bije 3. A w następnej rundzie możemy tylko 2, więc potrzebuję 6 tarczki co rundę. Znaczy 6, potem potencjalnie będę potrzebował 9. Dobra. Nie wybronimy tego, niestety. Tak nazwać 2 piątki, prawda? No dziękuję. Teraz trochę lepiej. Tą rundę jeszcze wybronimy. Ale na następnym już będzie utrata życia. Czy tego chcemy, czy nie? Chyba, że uda się go ubić chociaż. Nie sądzę, żeby to było aż takie łatwe. Dobra, 5. Nie, tym razem już nie potrzebuję innej kolczastej tarczy.
Tak. Proszę, nie zabraknie niestety. Dobra, czwórka. Zostaniemy tylko 5 obrażeń. I w takiej sytuacji mogliśmy to wytarczować, ale trudno. Kto wiedział, że on dostanie znowu tą samą wartość. Tarcza, nie? Dobra, krótki wieczek, czwóreczka, dziękuję bardzo. Wygrana. I teraz, kiedy już widać, że tu jest spokój, idziemy na złotą rączkę, czy najpierw nie, no zobaczmy, co sklep oferuje. Zniszcz karty i szeroki miecz. Szeroki miecz, tak. Zakup w ciemno, bo to ma plus 2 bazowo i potem będzie miał plus jeszcze więcej, więc no. Takich rzeczy nam właśnie potrzeba w talii. I... liczyłem, wiecie, nam... na szeroki miecz, ale nie. Jeszcze raz. No halo, jeszcze raz. No dobra. Naprawdę prosiłem tylko szeroki miecz. To nie jest dużo. Ale nie, gra musiała zrobić swoje i mi go nie dać. Teraz jeszcze pewnie nie będę miał pioruna na ciastku. A nie, na krótkim mieczu, okej, nie jest jeszcze źle. Daję szóstkę, a tego nie potrzebujemy, czyli czwórka. Dobra. Użyłem dwóch furii, co prawda, co było ryzykowne, ale jej, awans, więcej życia, więcej wszystkiego i dodatkowa kostka. No, bo teraz to gram w sumie jak wojak, więc tak. I dopór bojowy, to jest super. Koniec, ale biorę. Bo ty w ogóle usunięcie? Tak, a za 4, więc z tego nie skorzystamy, niestety. Ale cóż, dobra, bierzmy piankę jeszcze. Więc pokazuj ta pianek, co tam potrafi ta. Nie ma sensu. Tak. Mamy. Tak. Nie, truliki nie przerzucam. Jest zbyt dobra i tak, żeby mówię się tam rzucić. O, jak mi przykro, dwie jedynki. Czyli jedno obrażenie, jedno zamrożenie. Udało się przeżyć. Piąteczka niestety w jedynkę. Nie jest aż tak źle. Okej, przerzucamy, znowu piątka. Dobra, wiecz, masz. Piątka. Trójka. Proszę. I dziękuję. Udało się. Haha! Myślisz, że jak raz ci się poszczęściło, to wygrasz całą grę? Nie ma opcji. Następnym razem cię dorwę. Tak, jakby to miało być możliwe? Tyle razy, ile już pokonaliśmy pianka, to po prostu... nawet nie wiem, czemu on sobie jeszcze nadzieję robi. Dobra, a teraz tak, topór bojowy, max 5. I właśnie o tym chyba w pierwszym odcinku wspominałem. Jako, że błazen nie ma w sumie wielkości, to dla niego no, zmniejszenie byłoby badziewiem. I tutaj dlatego my też właśnie... a tutaj zmienia się na plus 3. Co do innych rzeczy, to szturchaniec, co pozwala więcej razy się używać, a to nie jest potrzebne. Krótkie miecze widzieliśmy, kolczastą tarczę widzieliśmy, inne rzeczy. Tutaj plus 1 fajne, ale max 5 tutaj moim zdaniem jest opłacalniejsze. Oczywiście jest to sytuacyjny bonus, ale... no było minęło i... dobra, ognik, on jest okropny. Rochateniec i super triada. Zacznijmy od super triady. No, szczerze wydaje mi się, że może być ona dosyć niebezpieczna. Chociaż też nie jestem pewien. A, dobra. Okej, dobra. Zapomniałem, że to jest super driada. Aj, tak. Mogą to zapomnieć. A jeśli kogoś zastanawia, o co chodzi z tym, że zapomniałem, że to jest driada, to... taka ciekawa sprawa, od razu mówię, bo driada w wersji super jest słabsza niż podstawowa, według wielu. I nawet ma to trochę sensu, bo patrzcie, że jedno obrażenie za każdą truciznę, a tu nakładanie trucizny, owszem, no, nałożę ją teraz. No i tyle. Pewnie tyle. No to możemy w sumie ruszyć. Tak.
więc dobrze. I piąteczka, topór. Wygrano. Kosztem tam 4 punktów życia, więc co jak nic, jeśli będziemy grać wystarczająco ostrożnie. A póki co mamy pakiet kart, bat i popchnięcie. Oczywiście. Akurat dobre rzeczy. I teraz ognik. Ognik jest naprawdę okropny, więc wolę z nim zawalczyć, póki mam jeszcze dużo życia. Oczywiście rohatyniec też nie należy do najłatwiejszych, ale no. Łatwiej jest go pokonać, powiedzmy, z mniejszą ilością życia niż w przypadku. W przypadku właśnie ognika, moim zdaniem. Ale dobra. Okej. Okej, i teraz uwaga, uwaga. O, niedobrze, niedobrze. Definitywnie to zrobi. Okej, to mnie zaskoczyło. Nie zrobił tego. Ale tak, zniknięcie. Jeden z najgorszych efektów, jakie po prostu świat widział. Mówiąc szczerze, to jest po prostu takie dziadostwo. Ja normalnie nie wiem, kto to wymyślił. Tak. Tak, dobra. Rzucimy, idealnie. I wygrano. Całe szczęście mało życia straciłem, ale no, mogło być dużo gorzej. Na całe szczęście, jak mówię, nie zrobił zniknięcia, bo gdyby to było, to bym przebył. Specjalnie, ale okej. Jedynkę przerzucamy. Ale okej. Kureczka, to super akurat, idealnie. Kastko. Dobra, niech będzie w ten sposób. Tak. Super akurat idealnie na topór. Musiało być po prostu w ten sposób, żeby mi tylko to wkurzyło, że nie udało się jedynki przerobić. Dobra, jestem głupi, mogłem tam chyba jeszcze rolować kostkę. No tak. Tak, mogłem. Ale jak już wspominałem ostatnio, taki też powtórzę teraz, nie jestem tego przyzwyczajony. I będzie się zdarzało, że nie myślę. Jakie dobre rzuty. Dobra. Nie trzeba. Bardzo nie trzeba. Super i toporek. Mogłem użyć furii, ale trudno już się mówi. Dobra, to muszę na takich kostkach pracować. No, mocno sporanił. Całe szczęście nie ma to żadnego znaczenia, więc trójeczka i wygrana. Żywy czy martwy, nie dbam o to wcale i tak trafisz na mój talerz. Mi się wydaje, że on jeszcze już mówił. Naprawdę, mnie się wydaje, że trochę tyniec już to mówił. Ach, dziwne, ale tak. Tarczą albo ulepsz kartę. Ulepsz kartę, szczerze. Jak wszystkich opcji, no wiem, że mamy niby tam różne, no ale... Ale tak, no, ze wszystkich opcji naprawdę, no... Lepsze nie mówię, wydaje mi się lepsze nawet z takim plus jeden tutaj niż... Cios tarczą, kiedy prawie żadnych tarcz nie mamy. Kartę albo... Potem będę pewnie żałował, to zniszczmy... Dowo nie kolczastym tarczy, gdzie tu jest... No jeden krótki miecz. Mamy i tak dużo rzeczy zadających obrażenia, więc tak, bez tego jednego sobie poradzimy. Dobra. Bałwan. Zaczynamy od ciebie. Bo skrywasz ze sobą karty. A ja lubię karty. Zatny na ogień. Tak, łopatka oczywiście w ten sposób wspaniały. Topór bitewny, tak, już nie ma co czekać. Tarcza. To było głupie. Bardzo. Ale dobra. Tak, i jakoś sobie poradzimy. Chyba, że ma 4 kostki, bo gdybym miał... Dobra, jeden. HP to nie jest tak źle. I tak wygraliśmy. W 2 rundy. Ale to jest piękne. Dobra. I teraz pokazuj Tatsumata. Chciałem, ale dobra. Sztych... może... Chyba nie może być. Lepeł, co tu mamy? Runochron? Ciekawe. Ulepszenie, dobra. Ulepszenie. Więc szkielet czy aurora? Szkielet czy...
Jak level up dopiero będzie po wszystkich? Najpierw Aurora i szczurek, a potem szkielet. Wiecie, żeby na ewentualne inne walki mieć zawsze jakieś te... No brakuje mi teraz słów. No, co to było? No te, no jabłka. Tak, tak. To o tym chodziło, jabłka. A dziwne, że tak naprawdę mi te słowa uciekają. Dobra, super i... Dobra. Udało się jakieś takie dziwne manewry zrobić i super. No i teraz obrażenia, oczywiście. Doszczą się tylko raz, więc to nadal będą niewielkie. Gorzej, że jednak będą. W takiej sytuacji szóstka tutaj. Czwórka tutaj i na szczęście wygraliśmy też bez wielkich strat. Ej, super. Nie trzeba jeść, więc idziemy na króla szczurów. Na którym wszystko, co musimy zrobić, to szybko go wyeliminować. I to dosłownie szybko. Bardzo szybko najlepiej. Aby to, ale okej. A, dobra, tak. Jak mówię, zmaksymalizować wrażenia. Idealnie. Bo wiecie, im więcej po prostu zadamy, tym lepiej dla nas i... No, tutaj to za dużo nie mogłem już zrobić, ale zawsze szybsze ciastko to... No, szybsze ciastko. I dobra, dwa szczury na pewno polecą. Potencjalnie można by trzy. Nie, dwa. Dwa szczury, dobra. No to jest w miarę okej. Okej, super. Nie pomyślałem o tym. Naprawdę o tym nie pomyślałem, ale trudno się mówi. No i tyle. Okej, okay, toporek na szczęście i tak mi uratował. Mimo mojego zadamienia i niemyślenia. Ale dobra. Tak, tego nawet nie mogę. Tutaj czy coś innego. Sztych, jak działa? Dwa użycia, dobra, nie najlepsze, nie najgorsze. Tego. Dobra. Mniejsze sobie, żeby ciastko po prostu. Jak będzie na 9, to łatwiej będzie je aktywować. A jak wiecie, no. I tak często są sytuacje, w których... Powiedzmy, że tak aktywacji ciastka można pomóc, więc tak. Też w sumie, co ja chciałem przez to osiągnąć, to nie wiem. Dobra, rzucimy czwóreczką. Piąteczka tutaj, bo on jednak potrafi dużo obrażenia bić. Wolałbym to przeżyć. Znając moje szczęście, to mogę nie przeżyć, jeśli tego w ten sposób. Ale okej, okay, mamy ciastko. Które powinienem po stracie trzymać na minimalnej aktywacji do czasu, wiecie, takiego, kiedy będziemy mogli już na pewno coś fajnego zaktywować. A, okej. Okay. Prawda, wyrzucimy wszystko na to, co nie jest może najlepszą decyzją, ale... Mamy 14 obrażeń albo 12 podpal dwie kostki. 12 podpal dwie kostki, wydaje się być lepsze. No i patrzcie, jakie piękne rozdanie na przyszłą rundę. Okej, 10 obrażeń w nas, niestety. O, jeszcze takie dobre wartości, no... Gra po prostu chce, żebyśmy już to wygrali bez problemu. Więc dziękuję bardzo. Full HP. No i jeszcze mam furię na dzień dobry na następną bitwę. Coś na pewno przyda. I kolejna kostka, której... Nie. Tak, chyba coś jeszcze było, ale trudno. Który nawet nie wiem, czy użyje. Dobra, walczymy z Madison. Chyba już nawet mieliśmy jednorazowo. Chyba też nie pokazują się inni bossowie, ale okej. Okay. Ale okej, okay, dobra. Nie zamierzasz nawet kupić ciasteczek? Co za brak wychowania? No tak, brak wychowania. Dobra.
Zanim tamto jednak to muszę przerzucać. Bez komentarza po prostu. Powinien nam zrobić 18 obrażeń. Nadal się wstrzymam jednak. Na wypadek, gdyby się to udało. 20 obrażeń. Chociaż wiecie, trochę ekstremalne. Tak po prostu bić dziecko w sumie. Wieczami, innymi rzeczami jeszcze. Up, bob i tak dalej, inne, jak to po angielsku brzmiło, czyli przytyczki, puknięcia i tak dalej, to okej, okay, ale toporem. Wiem, że to wszystko jest abstrakcyjne, bo to jest wielka chodząca kostka i tak dalej, ale no, to trochę, powiedzmy, ekstremalne warunki. Niemniej jednak tak, teraz aktywujemy oba. Tak. Nawet tak, żeby mieć rzadkową kostkę na wszelki wielki. Tak. Tak, super. Tak może być. Miecz, oczywiście. Tak, chociaż pewnie piątkę. Tak, pewnie piątkę rzucić w sumie. Dobra, nie może użyć kostek podpalonych. Gorzej tylko, że ma pełno niepodpalonych, więc dla nic tak w sumie. Bez różnicy. Ale no, mimo wszystko wygraliśmy. Dobra. Ja nie wiem, żebym tak myślałem o tym, ale okej, udało się, to się liczy. A, witaj ponownie. Super ci poszło. Ostatnio trochę pomieszałam. Miałam ci powiedzieć, że zakręcimy kołem. I że zdecydowanie jest taka możliwość, że wygrasz, że nic wcale nie jest ustawione. Taka omerniczka po prostu jeszcze bardziej się pogrążyła niż ostatnio. Dobra, teraz mam powiedzieć. Przykro mi, nie tym razem, ale chętnie pooglądamy twoje wyczyny w kolejnych rozdziałach. O, wow, to nawet prawda. Naprawdę chętnie cię jeszcze pooglądam. No, i sukces. Jak widzicie, nie było to trudne. Ale to głównie na farcie. I wyzwanie ukończone, ukończ 9 dowolnych rozdziałów. Mamy za to wilczka. Ulubione jedzenie. O, paluszki, uwielbiam paluszki. Hobby, skakanie, bieganie, aportowanie i polowanie na małe króliczki. Ulubiona książka, lubię wszystkie, które są które się dobrze kończą. Moja ulubiona jest o chłopcu, który wołał wilk. Okej, okay. Dlaczego jesteś w lochach? Goniłem królika i wpadłem przez przypadek. Ale jest fajnie, podoba mi się tu. No. Taki po prostu szczeniaczek. Ale dobra, jest sukces. A z tym sukcesem w sumie nie wiem, czy mam coś jeszcze więcej do dodania, do powiedzenia. No, jest dobrze, udało się. I zmieściliśmy się nawet poniżej 30 minut, więc super. Po prostu super. Więc cóż, no, to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I cóż, następny odcinek. Złodziej, aha, kradziok. Oraz pewnie znowu tendencja wzrostowa, chociaż może wyjątkowo znaleźć on niekradziony. Ale no. Jakby co, na razie to wszystko niezwiążące. Poza tym, że kradzie, bo to jest pewne. No i cóż, to tyle, trzymajcie się i hej, hej!